Interesujesz się teatrem? Jego historią? Znasz rodzaje lalek teatralnych i sposoby ich animacji? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Jeśli zaś nie, ale chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na te tematy, ten konkurs też jest dla Ciebie. Tak, Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do wzięcia udziału w pierwszym konkursie wiedzy o teatrze w ramach projektu Teatralna Przygoda. Towarzyszyć mu będą warsztaty. To są warsztaty zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Te same warsztaty, ale w osobnych dwóch grupach. I to są warsztaty, które będą dotyczyły, które w ogóle mają przybliżyć pracę teatru i proces powstawania spektaklu. A drugie już bardziej takie węższy zakres dotyczący animacji i budowy lalek, czyli już naszej specyfiki. Konkurs jest wieloetapowy. W pierwszym, tak zwanym szkolnym, przeprowadza się eliminację, z których dwóch najlepszych uczniów przechodzi do etapu wojewódzkiego, przeprowadzanego w siedzibie ŚCDN. Wreszcie trzeci etap przeprowadzony zostanie w formie teleturnieju. Finał odbędzie się po prostu tego konkursu u nas w teatrze, po to, żeby był w przyjemniejszej atmosferze i żeby nie mówić tylko gołosłownie w jakiejś auli, ale jeżeli o teatrze, to w teatrze. Wiem, że są jeszcze miejsca i można się zapisywać do tego konkursu wiedzy o teatrze, ale trzeba sporo wiedzy przyswoić i te wszystkie te materiały źródłowe, bibliografia jest podana na stronie ŚCDN-u. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia można dokonać poprzez logowanie w systemie obsługi szkoleń ŚCDN kod formy PS27. Inauguracja projektu nastąpi 2 lutego 2018 roku. Warto dodać, że na zwycięzców konkursu czekają nagrody.